Prezentacja najnowszego wyposażenia C330, skrzynka narzędziowa, szyta na miarę pod wymiar konkretnie do tego ciągnika. Co zawiera w środku? Już pokazuję. Była zrobiona specjalnie do tego wyposażenia, które woziłem do tej pory. Czyli pas transportowy, najważniejsza rzecz, która powinna się pojawić w każdym transporcie materiałów i różnych innych rzeczy. Bardzo uniwersalny sprzęt, który można zabezpieczyć. Nadmiarowy, że tak powiem, towar. Gdzieś tam na przykład na przyczepie jakieś deski, które wystają poza burtę, spiąć można. Można przeciągnąć nawet coś pasem. Nawet kilkuset kilogramową paletę można przeciągnąć pasem, ściągając go po prostu i działając nim jako wciągarka. Można pasem się scholować, można pasem coś wyciągnąć. Bardzo uniwersalne narzędzie i konieczne, wożę sobie zawsze. Kolejna rzecz, komputer pokładowy, czy tam komputer serwisowy w postaci młotka, to jednak jest ciągnik leciwej, że tak powiem, konstrukcji, leciwy projekt tego pojazdu, więc podchodzimy do niego z młotkiem, a nie jak do obecnych ciągników, przypuszczam, z komputerem, laptopem i tak dalej, żeby go naprawiać. Dobra, jakieś podstawowe narzędzia, śrubokręty, oczywiście klucze, począwszy od tej ósemki do dwudziestki, chyba dwójki są po kolei po każdym kluczu, żeby przypadkiem się gdzieś tam nie zaskoczył. Śrubokręt jeszcze, o, tutaj mamy śrubę, taką śrubą można prowizorycznie zabezpieczyć stworzeń. Oczywiście zawleczki, takie i takie, o. I mniejsze kluczyki, ósemki, tam dziesiątki, jest dwunastki bodajże. I też również takie jakieś śruby pojedyncze, które też mogą się gdzieś tam, a nie chcę mi się ich wyciągać, no gdzieś tam się mogą przydać, nie? O, zawleczka jeszcze taka na przykład, też fajna rzecz i też może się przydać w każdej chwili, no. No i oczywiście kilka trytek i co tu więcej, mam jeszcze chyba tam coś, chwila, jeszcze tam jest, aha, taka żabka dosyć duża jest, o, taka, no nie chcę mi się jej wyciągać teraz, no ale ją wyciągnąłem, zabrałem, to mamy jeszcze coś takiego, dobra, wsadzimy sobie to z powrotem, cyk, no żabka powinna iść na spód, dobra, tutaj jest, ciach i ciach. No, tak wyposażoną skrzynką można wyruszać do roboty. Piona.